Dwa niezwykłe wydarzenia rozpoczęły majowy weekend w Bełchatowie. Mowa oczywiście o trzeciej odsłonie festiwalu Reaktor Ani oraz pierwszych urodzinach nowego obiektu NCK PG Giganty Mocy. Na bełchatowian tych młodszych i nieco starszych czekało wiele niespodzianek. Podczas trzeciej edycji festiwalu Reaktor mieszkańcy naszego miasta mogli liczyć na szereg atrakcji. Szczególnie najmłodsi nasi mieszkańcy mogli uczestniczyć w pokazach naukowych, specjalnie dla nich przygotowanych, mogli uczestniczyć w doświadczeniach naukowych, chemicznych, fizycznych, mogli obejrzeć i zaznajomić się, jak działają samochody elektryczne, mogli obejrzeć kosmos w mini planetarium, a także zobaczyć, z jaką techniką 3D można posługiwać się, oglądając filmy w kinie. Zwieńczeniem i takim punktem kulminacyjnym festiwalu Reaktor był pokaz laserowo-świetlny, eksplozja mocy, w tym roku poszerzony o szereg elementów, nowych elementów graficznych i świetlnych. Pierwszy dzień maja był również okazją do świętowania pierwszej rocznicy powstania Gigantów Mocy. Przez te 12 miesięcy przewinęło się 50 tysięcy osób. Odbywały się również różnego rodzaju spektakle, różnego rodzaju koncerty, wiele wspaniałych widowisk. Myślę, że giganty spełniły swoją rolę przez ten rok i dalej oczywiście będą to robiły. Myślę, że jest to niezwykle interesujący obiekt, który tworzy całość z naszym Miejskim Centrum Kultury, ale powiem szczerze, liczymy na więcej. Mam nadzieję, że oferta przedstawiona naszym mieszkańcom, ale i mieszkańcom całego regionu będzie na tyle atrakcyjna, że ta liczba będzie dosyć szybko rosła. Jak to na urodzinach bywa, tak i tu nie mogło zabraknąć tortu i zdmuchnięcia świeczki. Wśród jubileuszowych atrakcji popularnością cieszyły się liczne warsztaty, m.in. widowisko naukowe pana Korka czy Woltusiowe Laboratorium. Prezentowane eksperymenty niejednokrotnie wywoływały zaskoczenie na twarzach zarówno małych, jak i dużych widzów. Dzieci, które tu podchodziły, miały wielkie oczy jak 5 złotówki i uśmiechy. Tak, to prawda, ale również rodzice byli czasem w szoku, także to było bardzo fajne patrzeć na te zdziwione miny. Podobało mi się, jak rodzice zaczęli klaskać po niektórych doświadczeniach, więc dzieciaki tak samo, wszystkie wielkie oczy na doświadczenia, więc super. Naprawdę widać, że duże wrażenie wywarły te doświadczenia, tak jak dzisiaj naprawdę coś działo. Jedną z urodzinowych atrakcji była również możliwość zwiedzenia PG Gigantów Mocy z pomocą audioprzewodników, niewielkich urządzeń umożliwiających odtwarzanie przygotowanych nagrań omawiających poszczególne elementy ekspozycji. Już zauważamy duże zainteresowanie, ponieważ osoby indywidualnie nie muszą czekać na zebranie się grupy, żeby zwiedzać ekspozycję z przewodnikiem, tylko mogą same indywidualnie wypożyczyć takiego audioprzewodnika i obejść samemu ekspozycję. Na pewno upraszcza to bardzo zwiedzanie i jeśli nie jest się w grupie zorganizowany, to dzięki temu można samemu przejść sobie wszystko, ale co tam będzie, to się dopiero zaraz dowiemy. No ale pierwsze wrażenie jest rzeczywiście bardzo pozytywne, dlatego że jeżeli chodzi o jakość, no to jest bardzo dobrze i tak naprawdę rzeczywiście audioprzewodniki trafiają w punkt, jak przynajmniej tutaj przeszliśmy tych kilkaset metrów. Przez najbliższy rok NCK PG Giganty Mocy zaskoczą nas z pewnością jeszcze nie raz. Już dziś zapraszamy na kolejną muzyczną niespodziankę, występ Kazika Staszewskiego oraz kwartetu Proforma.